Wiecie, że to już jest trzecia niedziela od Bożego Narodzenia, od świąt bożonarodzeniowych, trzecia niedziela zwykła. Czas biegnie szybko, a my możemy doświadczać takich przystanków, spotkań z wiecznością. Gdybyśmy zostali tylko w samym tym czasie, który goni, to sami byśmy doznali zadyszki. A może byśmy także się i pogubili, i powariowali. Jak to dobrze, że Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy mogli przeżywać momenty spotkania z wiecznością, zdawać sobie sprawę, że są sprawy niezmierne, niezmienne. Są sprawy ponadczasowe. Jest wieczność, jest Jezus, jest zmartwychwstanie. Dlatego poddajmy się działaniu Bożego Słowa. Dzisiaj też ta niedziela jest niedzielą Bożego Słowa. Po raz drugi w Kościele pomysł, inicjatywa papieża Franciszka, aby Słowo Boga stało się nam bliskie, aby dotykało naszych uszu, serca, także wróciło materialnie do naszych rąk. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Możemy dzisiaj przyjrzeć się w tym Słowie, bo to Słowo jest światłem na nasze życie. Ono mówi o nas. Ono nas przychodzi rozpoznać. Pozwolić nam się zlokalizować, gdzie jesteś. To Słowo Boga się spełnia. Rozpoczyna się Ewangelia od takiego stwierdzenia, gdy Jan został uwięziony. W takiej sytuacji się znajdujemy dzisiaj. Całkowicie analogicznej. Jan i jego przepowiadanie, głoszenie nawrócenia, głoszenie Mesjasza było wielkim wydarzeniem w Izraelu. To był czas duchowej uczty dla ludzi. Wielu ludzi się odnajdywało, wielu ludzi się znajdowało kierunek w życiu, światło. Jan był dla nich punktem odniesienia. Jak dobrze mieć proroka, a jak źle, kiedy prorok zostaje uwięziony. Dzisiaj znajdujemy się w analogicznej sytuacji, bo wielu ludzi cierpi dlatego, że nie znajduje głosu proroka. Nie znajduje głosu kogoś, kto przynosi słowo odwagi, słowo, które wzmacnia wewnętrznie, uszlachetnia, uświęca, daje ukierunkowanie. Jesteśmy w takim momencie, z jednej strony wiele głosów, które kiedyś brzmiały, dzisiaj zamilkły, także w naszym Kościele. Wielu, wydaje się, struchlałych, trochę zalęknionych. Brakuje głosu, który by się podnosił, takiego głosu proroczego, który zwiastuje miłość Boga, który głosi kerygmat, który przekazuje słowo budzące wiarę, radość, entuzjazm w trudnym momencie, w trudnych czasach. Tak samo często słowo prorocze u nas zostaje uwięzione, jakby utknie komuś w gardle, jako skutek, jako efekt też tego, że
wielu ludzi, których uznawaliśmy za proroków, dzisiaj jest deprecjonowanych, wyśmiewanych, wyszydzanych, przekreślanych. I to nie jest z krzywdą, ze szkodą dla tych właśnie proroków, tylko dla nas. Bo my sami się odcinamy wtedy od kogoś, kto będzie nam głosił Ewangelię. Dzisiaj wystarczy komuś powiedzieć, papież Jan Paweł II to powiedział i ktoś zaczyna się gorszyć albo wzruszać ramionami. To powiedział kardynał Wyszyński. To powiedziała matka Teresa z Kalkuty. Jedna kobieta mi odpowiadała o Wigilii ostatniej. Mówi, co roku, kiedy była u znajomych, to otwierano Ewangelię na początku wieczerzy wigilijnej. W tym roku odmówiono jej pozwolenia na otwarcie Ewangelii, bo stwierdzono, że wszyscy tutaj w tym gronie, powiedziała gospodyni, moje dzieci i ja sama, jesteśmy negatywnie nastawieni do Kościoła. Nie chcemy tego słuchać. W ten sposób prorok zostaje uwięziony. Jego głos zostaje zatrzymany. Dawniej, kiedy była w Polsce czy w całej Europie Wschodniej komuna i rządził Związek Sowiecki i chrześcijańscy kapłani, czy chrześcijańscy także świeccy, prorocy byli prześladowani i były restrykcje i było bardzo ciężko i było wiele cierpienia, to wtedy nazywano, że Kościół w krajach Europy Wschodniej jest Kościołem milczenia. Był Kościołem milczenia, bo był zmuszony do milczenia. A dzisiaj bardzo często Kościół jest Kościołem milczenia, dlatego że jakby sam traci siłę, entuzjazm, prawo. Daje się przekonać, że nie masz prawa innym mówić o Panu Bogu. Nie masz prawa innym przekazywać świadectwo wiary. Bo dzisiaj wiara jest, nie jest trendy, nie jest sexy. Dzisiaj nie powinno się mówić o wierze. Możemy mówić o wszystkim innym. Także głos proroka dzisiaj utyka gdzieś, zatrzymuje się w przestrzeni, nie dociera do nas, dlatego że nie znajdujemy słowa jednoznacznego, tylko znajdujemy bałagan, chaos. Gubimy się w tym wszystkim. Na przykład ja zbaraniałem w zeszłym tygodniu, no bo z ostatniego przemówienia wygłoszonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa dowiedziałem się, jak wiele ten człowiek, mimo że uchodzi za człowieka, który nie ma prostego życia, który być może nie żył zawsze moralnie, nie jest ideałem do przekazania dzieciom czy wnukom, a jednocześnie ten człowiek walczył o wolność słowa, o wolność przekazywania wiary, wolność religijną. Ile podejmował inicjatyw w obronie chrześcijan na świecie. Przecież w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w Etiopii zostało zamordowanych 900 osób przed katedrą chrześcijańską. No nie żartuje się. 900 osób to tyle się tutaj gromadzi przez niemal całą niedzielę. I zostali wystrzelani, zamordowani. Ktoś się tym przejmował? I ten prezydent podejmował także inicjatywy w obronie godności życia, w obronie nienarodzonego. Zdążył też zainaugurować rok świętości życia w Stanach Zjednoczonych. A przyszedł drugi prezydent, który jest ogłaszany, który się deklaruje jako katolik, który nawet przed inauguracją swojej prezydentury uczestniczył we mszy świętej. Dowiedziałem się, że przyjął komunię świętą też. I jednocześnie jedne z pierwszych decyzji, które podjął, to były decyzje, które związane z pozwoleniem na mordowanie dzieci. Na aborcję. Chaos. Pozwolenie na to, żeby w szkołach dzieci były ogłupiane przez ideologię, seksualizację. Zamęt straszny. Możemy też mieć wrażenie takie, że prorocy się wszyscy pochowali, że ich nie ma. Jest tylko zamęt. Kiedy dowiadujemy się, że ktoś, kto oficjalnie jest daleko od Kościoła albo w ogóle mu po drodze z Kościołem, a daje świadectwo prawdy i wyraża wielki szacunek wobec Ewangelii i męczenników, i ludzi wierzących, i rodziny,
a ktoś drugi może być nawet duchownym. I nagle się dowiadujemy, że on także jak wszyscy inni nienawidzi Kościoła albo inne podobne rzeczy. No to jest właśnie ta sytuacja. I ta właśnie sytuacja tego zamętu, tego wymuszonego milczenia prowokuje Jezusa Chrystusa, żeby rozpocząć swoją publiczną działalność. Dlatego podchodzę do tej Ewangelii z wielką nadzieją. Z wielką nadzieją, że to jest ten moment, ta chwila, kiedy nie czekamy na Wielki Post i nie czekamy na Środę Popielcową. Pewne fragmenty Ewangelii jakby już przychodzą z automatu, pojawiają się w roku liturgicznym, ucho się przyzwyczaiło, a dzisiaj nagle zaskoczenie, znienacka. Chrystus otwiera usta, rozpoczyna swoją ewangelizację. Być może mamy do czynienia z nowym początkiem. Co Chrystus przychodzi, żeby nam powiedzieć? Chrystus przychodzi, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chrystus wzywa nas, ciebie i mnie do nawrócenia. Jakie to są cudowne momenty, cudowne rzeczy, że kogoś Chrystus pośle do mnie, żeby mi powiedzieć, Robert, nawróć się. Że będziemy mogli to usłyszeć od kogoś, poczuć się wewnętrznie, wezwani do tego, żeby wejść do nawrócenia. Z nawróceniem zawsze jest kłopot, dlatego że nam się wydaje, że nawrócenie to jest jakiś moralizm, jakieś ostrzeżenie, jakieś pogrożenie palcem. I wtedy byśmy zrobili wszystko, żeby udowodnić sobie innym, że to nie o mnie chodzi. Owszem, inni tak, potrzebują nawrócenia. Idźcie do tych spod czerwonego sztandaru albo spod, którzy są publicznymi grzesznikami, gorszycielami. Ich trzeba wzywać do nawrócenia. Tych, którzy tutaj nie przychodzą, ale do mnie? Nie, właśnie to jest łaska, to jest przywilej. Być zawołanym przez Chrystusa. I żeby zrozumieć, o co chodzi w tej łasce bycia wezwanym do nawrócenia, Jezus mówi, czas się wypełnił. Już nie ma czasu. To jest właśnie ten moment. Jeśli się zastanawiałeś, kiedy ma to nadejść, to właśnie teraz. Jest taka historyjka, nie wiem, czy już kiedyś opowiadałem, ale bardzo mi ona przypadła do gustu, jak to stary diabeł na koniec szkoły adeptów, przed rozesłaniem młodych diabłów do podjęcia kuszenia ludzi na świecie, to ich poddał egzaminowi. I zaczął ich pytać, no to co zrobicie, żeby ludzi zwieść od wiary, od Boga, od modlitwy, co im powiecie? Jeden wstaje i mówi, ja będę rozpowiadał, że Boga nie ma. Wszyscy zaczęli się śmiać, to stare już było wielokrotnie przerabiane, to nie działa. No to drugi mówi, to ja powiem ludziom, że już pewne grzechy nie obowiązują. Że już pewne grzechy nie są grzechami. No, stary pomyślał, mówi, trochę lepsze, ale to też nie zadziała. To może niektórych przekonasz, ale nie wszystkich. Ludzie mają taki aparacik w sobie wmontowany przez Pana Boga, nazywa się sumienie. Niełatwo się ich tak oszuka w tym względzie. I trzeci wstaje i mówi, to ja powiem ludziom, że mają jeszcze czas. I ten stary diabeł oniemiał, mówi, genialne. Bingo! Tym zwiedziesz miliony. Mów ludziom, powtarzaj, że masz jeszcze czas. Co was najbardziej denerwuje u własnych dzieci? Czy u własnych wnuków? Co jest najbardziej irytujące? Jak coś, o coś prosisz, czegoś chcesz i słyszysz to słynne zaraz, chwila. Nie jest to irytujące? A przecież my mamy to samo podejście do ważnych rzeczy w życiu. Może wiesz, że coś trzeba zrobić. Może czekasz, tak jak w przyszłym tygodniu przywołałem ten przykład o tym przecinku. Może czekasz, kiedy wreszcie ktoś ci postawi w życiu ten przecinek, albo już został postawiony i wiesz, że trzeba coś zakończyć i coś rozpocząć. Że to już najwyższy czas, żeby opuścić jakiś grzech, albo to mazgajenie się nieustanne, albo to nieustanne grzebanie się w swoich własnych stanach psychicznych, to nieustanne obwinianie innych ludzi, to do niczego nie prowadzi. A przede wszystkim, żebyśmy mogli sobie uświadomić, że kochamy tak mało i kochamy coraz mniej, a życie upływa i nie wiadomo, ile jeszcze będziemy mieli życia.
I to jest najpiękniejsze, że Ewangelia niesie w sobie Ducha Żywego, Ducha Świętego, który przychodzi nam powiedzieć: teraz, teraz się nawróć, teraz słuchaj, teraz zareaguj. Jeśli dziś usłyszycie głos Boga, nie zatwardzajcie samego waszego serca. To jest właśnie przepiękny moment w Ewangelii, kiedy można usłyszeć to dzisiaj. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem. Boże Narodzenie nosi w sobie to przesłanie. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel i pasterze reagują. Tak samo jak umierający łotr obok Jezusa, Wielki Piątek, poprosił, zdążył jeszcze przed skonaniem: wspomnij na mnie, poprosić Jezusa, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa, i usłyszał: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Taka śliczna historyjka jest jeszcze związana ze świętym Janem Bożym, takim Bożym wariatem. Kochani, są tacy Boży wariaci. Wydają się kimś takim niedopasowanym do życia, a oni po prostu są powodowani, prowokowani Duchem Świętym, dlatego stają się niestandardowi. Stają się zaskakujący. Takim był właśnie Jan Boży. Od niego rozpoczął się zakon Bonifratrów. I on miał codziennie, jak szedł do kościoła, po drodze przechodził obok domu publicznego, takiego domu uciech, burdelu. I za każdym razem, jak mu się trafił właściciel tego burdelu, no to podchodził do niego, patrzył mu w oczy i mówi: kiedy się nawrócisz? No i tamten go posyłał do wszystkich diabłów, albo go wyśmiewał, albo go obrzucał obelgami. No i tak było za każdym razem, ale Jan nie odpuszczał. Jak tylko zauważył tamtego, już przed nim, już patrzył mu w oczy: kiedy się nawrócisz? Jednego razu robi to samo, staje przed nim: kiedy się nawrócisz? A tamten człowiek spojrzał mu w oczy tak samo, na serio, i mówi: dzisiaj. Poszedł, wypłacił tamtym kobietom, które wynajmował, przeprosił je, poprosił je o wybaczenie, zlikwidował ten interes, zaczął inne życie dzisiaj. Ale jest jeszcze jedna piękna rzecz w tej Ewangelii. Dlatego, że Jezus dzisiaj, mówiąc o tym, że czas się wypełnił, jakby znajdujemy to samo echo, odpowiedź w dwóch czytaniach. W pierwszym czytaniu słyszymy o Jonaszu. Jonasz, kiedy usłyszał Boga, który kazał mu iść do wielkiego miasta. Wielkie miasto jest znakiem naszej cywilizacji. Tej cywilizacji, która jest tak pełna podłości, tak pełna zła, tak pełna grzechów, tak pełna nieludzkich decyzji, że człowiekowi wydaje się, że to się przelewa, że tego się nie da ogarnąć, że my jesteśmy tak malutkie tutaj istotki, takie karzełki, że przecież nie damy sobie rady z tym złem potężnym tego świata. Co Bóg chce od nas? Żebyśmy ten świat zmienili? On jest właśnie, przypomina to potężne miasto, taką cywilizację lucyferiańską, antychrysta, taką pogubioną, złą, mroczną, i to idzie cały czas w coraz gorszym kierunku. To jest tak samo jak apostołowie jednego razu, kiedy Jezus zgromadził tłumy przed sobą nad Jeziorem Galilejskim i zrobił się wieczór i zaczęli już się niepokoić, kombinować, i mówią: trzeba ich wysłać, żeby oni poszli sobie znaleźć gdzieś noclegi. Niech idą na kwatery, niech idą gdzieś szukać pensjonatów, niech sobie zjedzą, jutro wrócą, rozgoń ich. A Jezus mówi: nie, wy dajcie im jeść. No i apostołowie tak samo byli właśnie postawieni pod ścianą i mówią: ale co my możemy im dać? Jak my możemy ogarnąć taką ilość? Z czym do ludu? I mimo tego, że Jonasz jest postawiony wobec tak potężnego zadania, które absolutnie przekracza jego możliwość, robi to, bo stawia na tego, który go posyła, na Twoje słowo. I idzie i zaczyna głosić, i Niniwa zostaje uratowana. Ale dzięki temu właśnie, że Jonasz zareagował natychmiast, Bóg uratował tysiące ludzi. Tak samo jak Jezus przechodzi nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył dwóch ludzi, jeden ma na imię Piotr, drugi ma na imię Andrzej. Co robią? Zarzucają sieci. Czyli dokładnie robią to samo, czym my się zajmujemy i z powodu czego jesteśmy zawsze zmęczeni. Przecież nam życie schodzi na zarzucaniu sieci, czyli zagarnianiu dla siebie.
No nieustannie trzeba coś zarobić, trzeba coś odłożyć, trzeba coś pozyskać. Także zarzucamy sieci na ludzi, żeby zdobyć jak najwięcej przyjaciół, jak najwięcej znajomości. Przecież teraz, kiedy w dobie internetu, no co ludzie robią? Zarzucają jeden na drugiego sieć. Zdobyć klientów, zdobyć poparcie, zdobyć lajka kolejnego. Wystarczyło, Jezus powiedział, pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Ewangelia zanotowała ten moment natychmiast. Wyplątali się z tych sieci, idą za Jezusem. Tak samo inni, którzy czym się zajmowali? Naprawianiem. No czym się człowiek zajmuje? Czym się człowieku zajmujesz całe życie? No albo zagarnianiem, albo naprawianiem. Usiłujemy po swojemu naprawiać ten świat, własne rodziny, własne życie. W ogóle nam to nie wychodzi. Znowu Jezus przychodzi, pójdźcie za mną. Natychmiast, od razu zostawili. Jak ważne jest umieć zareagować na Boga, który mówi. Na słowo, które ci dotyka serca. W tym momencie także święty Paweł, apostoł, się włącza i mówi, mówię wam bracia, czas jest krótki. No to samo, jakby echem odbija się Ewangelia Jezusa. Czas jest krótki. Mówi o nawróceniu. Mówi o tym, żeby przyjmować pewne postawy, które wydają się takie przedziwne, dziwne. Trzeba, abyśmy żyli w inny sposób, bracia. Że jeśli ktoś jest żonaty, żeby żył tak, jakby był nieżonaty. Że jeśli ktoś płacze, komu się zbiera na płacz, to jakby nie płakał. Jeśli ktoś chce się cieszyć, to jakby się nie radował. Jeśli ktoś nabywa, to tak, jakby nie posiadał. Jeśli ktoś używa tego świata, to tak, jakby z niego nie korzystał. O co chodzi? Bo przemija postać tego świata. I to jest jakby drugi komunikat dla nas. Są rzeczy w życiu przemijające, i są rzeczy trwałe, wieczne. I teraz skąd tu wziąć nosa, żeby zorientować się, co jest trwałe, a co przemijające? Bo przecież możemy wyjść na głupków, na osłów, że całe życie żeśmy inwestowali w rzeczy, które nie mają znaczenia, które nam nic nie dały. A przeszły nam koło nosa propozycje, które są fantastyczne. To jest bardzo ważne, na jakiego konia postawisz w życiu. Czy na tego, który jest czempionem, wygrywa? Czy na jakąś starą habetę, która ci nie da nic? To jest właśnie związane z nawróceniem. Przemija postać tego świata. Jeśli nie mamy lepszej propozycji, to co będziemy robić? To będziemy się przysysać do tego świata, do tego, co mamy. Jeśli nie spotka nas żadne wezwanie, jeśli nie zareagujemy na żaden głos wieczności, głos niebios, to nam życie upłynie na tym, żeby się tutaj w jakiś ciepły grajdołek wkopać i potem nam życie upłynie jako radosna wędrówka między porodówką a cmentarzem. No Bóg czegoś takiego nie chce. Bóg chce nam odsłonić jak kotarę, nową perspektywę, żebyśmy wiedzieli, po co żyć, gdzie jesteśmy wezwani. Żeby nami zaczęła kierować obietnica, która nam wypełni serce. Diabeł robi wszystko, żeby nas przekonać do tego, że nie ma innego świata. Tylko ten, który masz tutaj, który mamy tutaj. A wiecie, co to oznacza? Jeśli mu się uda nas przekonać, że nie ma niczego innego poza tym, co masz tu. Jeśli nie ma innego świata, rozumiecie, to znaczy nie ma nieba. A jeśli nie ma nieba, to nie ma piekła. A jeśli nie ma piekła, to nie ma grzechu. A jeśli nie ma grzechu, to nie ma sędziego. A jeśli w naszym życiu nie ma żadnego sądu, obiektywnego, niezależnego od mojego, mi się chce, mi się nie chce. Moje zdanie jest takie lub inne. Jeśli nie ma sądu, to znaczy, że to, co dzisiaj jest dobre, jutro może być uznane za złe i odwrotnie. To, co dzisiaj ludzie potępiają, jutro może być wychwalane. Nie ma niczego. Dlatego zobaczcie, jak bardzo ważną rzeczą jest usłyszeć głos, który woła do nawrócenia. Który daje odkryć, po co warto żyć. Gdzie jest miłość?
Wybaczcie, chciałem wam coś przeczytać. Przedwczoraj dostałem list od młodego księdza Rubena. Ten list ksiądz Ruben napisał niedawno. Napisał coś takiego. 6 miesięcy po święceniach mój biskup wysłał mnie, abym kierował parafią. Musiałem wymienić proboszcza, który był tam od ponad 30 lat, więc znalazłem brak akceptacji mieszkańców tego miejsca. Zadanie było żmudne, ale i owocne. I nie byłoby tak owocne bez pomocy małego chłopca imieniem Gabriel, bohatera tej historii. W drugim tygodniu od przyjazdu przedstawiła mi się młoda para ze swoim wyjątkowym synkiem z zespołem Downa. Poprosili mnie, abym przyjął go na ministranta. Myślałem o odrzuceniu go i to nie dlatego, że był dzieckiem o innych czy tej ograniczonych zdolnościach, ale ze względu na wszystkie trudności, z którymi zaczęła się moja posługa w tym miejscu. Ale nie mogłem odmówić, bo kiedy zapytałem go, czy chce być moim ministrantem, nie odpowiedział mi, ale przytulił się do mnie i objął w pasie. Co za sposób, aby mnie przekonać. Umówiłem się na następną niedzielę, 15 minut przed Eucharystią. A on był na miejscu punktualnie ze swoją małą, czerwoną sutanną i kombrzą, którą babcia uszyła na tę okazję. Muszę dodać, że jego obecność przyciągnęła większą liczbę parafian, ponieważ jego bliscy chcieli zobaczyć, jak debiutuje w roli ministranta. Musiałem przygotować wszystko, co niezbędne do Eucharystii. Nie miałem ani sakrystianina, ani kościelnego, więc musiałem biegać z jednego miejsca na drugie i dopiero przed rozpoczęciem mszy uświadomiłem sobie, że Gabriel nie ma pojęcia o tym, jak służyć do mszy. Z powodu pośpiechu przyszło mi do głowy powiedzieć mu tylko: Gabriel, musisz robić wszystko, co ja. Dobrze? Nigdy bym nie powiedział, że dziecko takie jak Gabriel może być najbardziej posłusznym dzieckiem na świecie. Kiedy rozpoczęliśmy uroczystość i podeszliśmy, aby ucałować ołtarz, maluch pozostał do niego niemal przyklejony. W czasie homilii widziałem, jak parafianie uśmiechali się, gdy do nich mówiłem, co uszczęśliwiało moje młode kapłańskie serce. Zrozumiałem jednak, że nie patrzą na mnie, ale na Gabriela, który wciąż naśladował moje ruchy. To jest w każdym razie jeden ze szczegółów tej pierwszej mszy z moim nowym ministrantem. Po mszy powiedziałem mu, co może robić, a czego nie. Między innymi powiedziałem, że ołtarz może być ucałowany tylko przeze mnie. Wyjaśniłem mu, że ksiądz łączy się z Chrystusem w tym pocałunku. Spojrzał na mnie swoimi wielkimi, pytającymi oczami, nie w pełni rozumiejąc wyjaśnienie, które mu dałem. I nie uciszając tego, o czym myślał, powiedział: ale ja też chcę go pocałować. Wyjaśniłem jeszcze raz, dlaczego nie. W końcu powiedziałem mu, że zrobię to za nas dwóch. Wydawało mi się, że przyjął moje wytłumaczenie. Ale w następną niedzielę, rozpoczynając celebrację i całując ołtarz, zobaczyłem, jak Gabriel przyłożył do niego policzek i nie odklejał się od niego z wielkim uśmiechem na twarzy. Musiałem mu powiedzieć, żeby przestał to robić. Na koniec mszy przypomniałem mu: Gabriel, mówiłem ci, że pocałuję go za nas dwóch. Odpowiedział: ojcze, nie pocałowałem go, to on pocałował mnie. Opowiedziałem mu całkiem poważnie: Gabriel, przestań się ze mną bawić. Odpowiedział: naprawdę, wypełnił mnie pocałunkami. Sposób, w jaki mi to powiedział, napełnił mnie świętą zazdrością. Zamykając świątynię i żegnając się z parafianami, podszedłem do ołtarza i położyłem na nim policzek, prosząc: Panie, pocałuj mnie jak Gabriela. To dziecko przypomniało mi, że praca nie jest moja i że zdobycie serc tych ludzi może nastąpić tylko dzięki tej słodkiej bliskości z jedynym kapłanem, Chrystusem. Od tego czasu mój pocałunek przy ołtarzu jest podwójny, ponieważ zawsze po pocałowaniu go przykładam policzek, aby przyjąć jego pocałunek. Dziękuję.
Gabrielu. Zbliżanie innych do tajemnicy zbawienia wzywa nas do przeżywania własnego spotkania. Podobnie jak ja, dzięki mojemu drogiemu ministrantowi Gabrielowi, nauczyłem się, że zanim ucałuję ołtarz Chrystusa, muszę zostać pocałowany przez Niego. W starej tradycji biblijnej rabini mówili, że kiedy Bóg zaczął mówić do swojego ludu tam pod górą Synaj, to żeby Izrael nie przestraszył się Boga, to każdemu słowu Boga towarzyszył składany przez anioła pocałunek na ustach tego, który słuchał. I w ten sposób Izraelici nauczyli się, że kiedy słuchasz Bożego Słowa, to tak jakbyś dał się Bogu pocałować. Decydujesz się na przeżycie zbliżenia miłosnego. I potem mówią Izraelici, że kiedy człowiek nazbiera jak najwięcej tych pocałunków za życia, to wtedy nie będzie się lękał tego ostatecznego pocałunku. Kiedy Bóg zbliży się, pocałuje nas tak, że nawet nie zorientujemy się, kiedy nasza dusza przejdzie do Niego. Ksiądz Ruben, którego list wam przeczytałem o Gabrielu, zginął w czwartek w tym wybuchu gazu w centrum Madrytu, w centrum archidiecezjalnym. To był właśnie ten kapłan, o którym poinformowano bezimiennie, że zginął on i zginął także ojciec pięciorga dzieci, jedna kobieta starsza. Zdążył spotkać kogoś, kto nawrócił jego serce, kto mu pokazał miłość Boga, tutaj już za życie. Mówię wam, bracia, czas jest krótki i przemija postać tego świata. Thank you.